Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami dwie kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze w całym tygodniu. Były właśnie dwie serie pojedynków i sporo się działo na boiskach w regionie koszalińskim. Zaczynamy od 26. kolejki spotkań. W tej serii pauzował Bałty Koszalin, bowiem dostał punkty walkowerem. Natomiast zespół z Fałata, czyli Gwardia Koszalin, mierzyła się na własnym boisku z Polonią Środa Wielkopolska. Ważny pojedynek w kontekście walki o utrzymanie, jeżeli chodzi o zespół koszański. Polonia walczy o to, jak najbliżej zbliżyć się do czołówki ligowej klasyfikacji. Zatem zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Gwardia Koszalin, Polonia Środa Wielkopolska. Skróty z tego spotkania przed nami. W ramach 26. kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie zmierzyła się przed własną publicznością z Polonią Środa Wielkopolska. Faworytem wydawała się drużyna przyjezdna. Polonia była w środku ligowej klasyfikacji, natomiast Gwardia walczy o utrzymanie. Zaczynamy od akcji Polonii. Tutaj w ataku Michał Górzyński, jednak uderzenie niecelne. Dobra akcja w wykonaniu gości. Stańczyk naciska Górzyńskiego. Ten uderza. Dulewicz obronił sytuację sam na sam. Rzut wolny dla drużyny przyjezdnej. Jakub Wilk przy piłce. Uderza, broni Dulewicz. Tym razem rzut wolny dla Gwardii. Dominik Drzewiecki uderza z dystansu, ale daleko od bramki. 29. minuta spotkania w ataku Polonia. Na raty zespół przyjezdny. Bramka Krzysztofa Bartoszaka. Rzut wolny dla drużyny koszalińskiej. Przy piłce Keisu Kenaka dośrodkowuje. Z piłką minął się Dominik Drzewiecki. Jeszcze z dystansu próbuje Sebastian Ginter, broni Radliński. Druga część spotkania. Paweł Bednarski uderza zza pola karnego, ale zbyt lekko, by zaskoczyć Radlińskiego. Dobra okazja dla Polonii, tym razem na posterunku Maciej Dulewicz. Doskonała okazja Polonii. Krystian Pawlak nie trafia z najbliższej odległości. Ginter prostopadle do Szygendy. Ten w sytuacji sam na sam przegrywa pojedynek z bramkarzem Polonii. W odpowiedzi Polonia. Tym razem strzał obok bramki. Kolejny atak zespołu gości. Uderzenie broni Dulewicz. Jeszcze jedna dobra akcja gwardzistów. Drzewiecki w dobrej sytuacji uderza jednak niecelnie. Do końca wynik już się nie zmienił. Polonia Środa Wielkopolska pokonuje Gwardię Koszalin 1-0. Trzeba się cieszyć z trzech punktów, myślę, na które zasłużyliśmy, chociaż spodziewaliśmy się trudnego meczu z Gwardią, która walczy o utrzymanie i w obliczu mocno osłabionej dzisiaj mojej drużyny, bo z wielu zawodników nie mogłem skorzystać przez kartki, ale też dopadła nas grypa żołądkowa i przed samym meczem też dwóch zawodników praktycznie mi wypadło z podstawowego składu. Tym bardziej cieszą te trzy punkty. I tak jak mówiłem, no, drużyna w tej rundzie gra dużo lepiej i na pewno to miejsce, które obecnie mamy, w ogóle nas nie zadowala i dlatego do końca w każdym meczu będziemy walczyli o trzy punkty. Przespaliśmy, mam wrażenie, pierwszą połowę. Troszeczkę miała ta gra wyglądać inaczej, jeżeli chodzi o nasz zespół. W związku z tym, no, też i bramka stracona w pierwszej połowie, można powiedzieć, no, może nie ustawiła spotkanie, tak, bo jeszcze było dużo czasu, no, ale na pewno miała wpływ na przebieg gry. Druga połowa bardziej odważna. Może nie były jakieś to klarowne sytuacje, ale myślę, że częściej siedzieliśmy na połowie Polonii. Choć nie ma tutaj co ukrywać, Polonia próbowała parę razy nas kontrować i mało co, by te bramki nie padły. No ale gdzieś tam musieliśmy podjąć ryzyko. Jeżeli chcieliśmy ten mecz zremisować najpierw, a potem wygrać, no to trzeba było podjąć to ryzyko. No niestety nie udało się. Tracimy punkty. Przed nami teraz taki etap w lidze, gdzie, no, każdy mecz jest na wagę utrzymania. W związku z tym ten dzisiaj też był takim. No, bardzo chcieliśmy wygrać, ale niestety nie udało się. Ale mam wrażenie, że liga się dopiero dla nas zaczyna. Tak? Przed nami 7 kolejek, bo 8 to jest mecz z Dą.
Mecze bardzo ważne dla nas, mecze ważne, jeżeli chodzi o układ tabeli, o utrzymanie i najbliższy już przed nami w sobotę z Jarotą. No tam już trzeba punktować, żeby myśleć o spokojnym następnym tygodniu. Podsumowanie tego, co się działo w 26. serii pojedynków. Wszystkie wyniki spotkań, przypomnę, Gwardia Koszalin przegrała swój pojedynek z Polonią Środa Wielkopolska 0-1. Komplet wyników 26. kolejki spotkań. Gwardia Koszalin przegrywa z Polonią Środa Wielkopolska 0-1. Kotwica pokonała Bałtyk Gdynia 4-2. Pogoń Waszczecin wygrała z Lechem 2 Poznań 3-2. Chemik Bydgoszcz remisuje starcie z KKS-em Kalisz 1-1. Jarota dzieli się punktami z Radunią 2-2. Świt Szczecin pokonuje Mieszka Gniezno 2-1. Sokół wygrał na wyjeździe z Górnikiem 1-0. Bez bramek w starciu Wieżycy Pelplin z KP Starogard Gdański. Punkty walkowerem dostał Bałtyk Koszalin. 27. kolejka spotkań weekendowa. Tutaj sporo się działo w Koszalinie. Oba koszańskie zespoły grały przed własną publicznością, z czego w jednym starciu był pojedynek pomiędzy lokalnymi rywalami. Bałtyk Koszalin mierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Kotwica chciała się zrewanżować za utratę punktów w pierwszym spotkaniu w Kołobrzegu. Wówczas, przypomnę, było 1-1. Rewanż tutaj na Bałtyku. Zespół koszański chciał zdobyć punkty, by liczyć się w walce o utrzymanie, a także przełamać się serię niemocy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o mecze na własnym boisku, bowiem w rundzie wiosennej Bałtyk przegrał wszystkie dotychczasowe mecze przed własną publicznością. Zatem był to pojedynek na przełamanie. Skróty z tego meczu, a także pomeczowe wypowiedzi. W 27. kolejce spotkań Bałtyk Koszalin Stroje Biało-Czarne mierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Starcie lokalnych rywali, faworytem drużyna kołobrzeska, jednak Bałtyk walczy o utrzymanie i potrzebuje punktów w każdym kolejnym meczu. Do tej pory zespół koszański nie wygrał żadnego meczu w rozgrywkach wiosennych na własnym boisku, dlatego liczył na przełamanie. Kotwica nadal stara się bić o najwyższe cele w tym sezonie. Rywalizację rozpoczynamy od ataku w wykonaniu drużyny koszańskiej. Łysiak uderza z dystansu, broni Konrad Zacharski. W odpowiedzi Daniel Chyła po rykoszecie, broni Pogorzelec. Jeszcze raz Daniel Chyła z dystansu i na posterunku bramkarz Bałtyku. Bartłomiej Putno dośrodkowuje Włodarczyk głową obok bramki. Gracjan Kuśmierek dośrodkowuje i gol na 1-0 po trafieniu Sebastiana Dei. Była to 29. minuta spotkania. W odpowiedzi gospodarzem Łysiak do Czapłygina, broni Zacharski. W odpowiedzi Dawid Retlewski i broni Pogorzelec. Sporo sytuacji z obu stron. Tutaj blisko trafienia samobójczego. Doskonała okazja. Czapłygin dośrodkowuje do Włodarczyka. Ten w idealnej sytuacji trafia w poprzeczkę. W ataku kołobrzeżanie Kuśmierek nie trafia w piłkę. Blisko dobrej sytuacji drużyny kołobrzeskiej. Druga część spotkania. Kuśmierek próba przelobowania. Piłka przelatuje obok bramki. Rzut z autu Bartłomiej Putno. Michałczenko uderza nad bramką. W ataku Kotwica spore zamieszanie pod bramką Bałtyku, ale bez konsekwencji. Bartłomiej Putno z dystansu, broni Zacharski. W ataku ponownie zespół koszaliński. Czapłygin dogrywa do Putno, ten jednak nie trafia w doskonałej sytuacji w światło bramki. W odpowiedzi Kotwica Hugo Bartkowiak i na posterunku Pogorzelec. Krystian Krause traci piłkę w środku pola, jest kontra w wykonaniu drużyny kołobrzeskiej. Oliver Kowalik uderza i jest gol na 2-0. Była to 63. minuta spotkania. Kolejna wrzutka, piłka z autu, Czenko nad bramką. Bartłomiej Putno dośrodkowuje, Krystian Krause uderza w poprzeczkę.
Jeszcze raz Bałtyk, Krause uderza, broni Zacharski. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Bałtyk przegrywa z Kotwicą 0-2. Mecz dla nas tutaj, mówię, w kontekście takiej walki dzisiaj był i cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, aczkolwiek przeciwnik był bardzo dzisiaj wymagający. Jakość w pierwszej połowie była po naszej stronie, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, z powodu operowania piłki, ale Bałtyk Koszalin dzisiaj zaskoczył mnie też bardzo dobrymi takimi, można powiedzieć, akcjami z kontrataku. I w pierwszej połowie tak strzeliliśmy bramkę i to nam ustawiło troszkę spotkanie, ale też mogliśmy stracić bramkę i mówię, to do przerwy mogło być różnie, także po przerwie, bo żeśmy tu przeanalizowali pewne rzeczy, skorygowaliśmy, chcieliśmy skorygować błędy, które popełniliśmy i strzeliliśmy drugą bramkę. Ale też chcę powiedzieć, że dzisiaj nie jestem zadowolony do końca z gry defensywnej zespołu, bo Bałtyk stworzył sobie kilka sytuacji, też dwa razy w poprzeczkę uderzył tam z pustej bramki, z linii bramkowej bramkarz by bronił, tam dwa razy nie trafiali z 5 metrów, także mieliśmy dużo szczęścia dzisiaj w tym meczu i dlatego mówię, ale tak to w piłce jest, że nieraz można fajnie grać i strzelić jedną bramkę. Potem się ten wynik dowozi, bo przeciwnik gdzieś nie wykorzystuje. Na pewno w przekroju całego meczu uważam, że troszeczkę o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. Zadecydowały to, mówię, posiadanie piłki i swoboda w operowaniu, ale generalnie dziś trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowanego przeciwnika, który gdyby wykorzystał sytuację, wynik mógł być różny. Ja myślę tutaj, że tak dzisiaj nie wpadało, to w przyszłych meczach my mieliśmy te same podobne sytuacje. Będzie wpadało do bramki przeciwników i tutaj Bałtyk będzie wygrywał, czego życzę tutaj trenerowi, zespołowi, a my się cieszymy ze zwycięstwa. No i gramy dalej i gramy o następne zwycięstwo w następnych meczach. Wiadomo, jaka jest nasza sytuacja. Gonimy czołówkę, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko tutaj, jeśli chodzi o jakieś o awans, ale gramy z tygodnia na tydzień, nie patrzymy sobie w przyszłość, chcemy w każdym meczu wygrywać, zdobywać 3 punkty. Piłka nożna bywa gdzieś tam momentami niesprawiedliwa i tak to dzisiaj trochę wyglądało, chociaż w większości się zgodzę z trenerem w ocenie tego spotkania, to myślę, że z sytuacji, które sobie stworzyliśmy, nie z gry może, bo tutaj to posiadanie piłki było po stronie Kotwicy Kołobrzeg, ale z sytuacji, które sobie stworzyliśmy, zasłużyliśmy w tym meczu przynajmniej na remis. Bardzo dobre sytuacje przez nas niewykorzystane i przegrywamy kolejne spotkanie u siebie. Także gdzieś tutaj ciągle nas to szczęście, można powiedzieć, opuszcza w tych sytuacjach. Aczkolwiek też stara piłkarska prawda, że szczęście dopisuje lepszym, a więc myślę, że stąd też ten wynik dzisiejszego spotkania i wygrana w tym meczu Kotwicy. Natomiast no nie sposób tutaj odnieść się do tego, że tracimy 2 bramki po bardzo dużych błędach indywidualnych, gdzie mogliśmy spokojnie w tych sytuacjach, w których bramki padły, się wybronić. Przy pierwszej sytuacji wystarczyło piłkę wybić, a nie próbować przyjmować w polu karnym, gdzie piłka nie była łatwa. Natomiast przy drugiej sytuacji robimy stratę podczas pierwszej fazy budowania, pierwszej fazy ataku pozycyjnego. Jesteśmy rozstawieni, nieprzygotowani do tego, żeby bronić i dochodzi do straty w środkowej strefie boiska. Przeciwnik wyprowadza drugi cios i praktycznie trzeba przyznać, że ten drugi cios trochę tą wiarę naszą w końcowy sukces dosyć mocno ją podciął i było widać przez następne jakieś 10 minut, że nic się ciekawego nie kroi, można powiedzieć, nie szykuje się nic, gdzieś ta wiara była widać przez chwilę zachwiana i gdzieś tam w końcówce jeszcze jakieś próby, które też przyniosły jakieś sytuacje bramkowe i to nawet bardzo dobre sytuacje bramkowe, no ale na pewno zabrakło bramki, która by
która by ten mecz jeszcze do końca utrzymała w takim napięciu i wiemy, co w takich sytuacjach się dzieje. Często jak jest, dochodzi do takiego napięcia, to gdzieś tam jest o więcej błędów na boisku łatwo i w takiej sytuacji można było liczyć, że gdzieś tam zawodnicy Kotwicy tych błędów popełnią więcej, natomiast ten dystans był na tyle bezpieczny, że dla przeciwnika, że po prostu no ten mecz skończył się tak, jak się skończył. W tej serii Gwardia Koszalin mierzyła się na własnym boisku z Jarotą Jarocin. Pojedynek o przysłowiowe 6 punktów. Obie drużyny sąsiadowały ze sobą w tabeli i są zagrożone degradacją do niższej ligi. Zatem tutaj rywalizacja bardzo ważna i bardzo ciekawa. Skróty z tego spotkania przed nami. Bardzo ważny pojedynek w kontekście walki o utrzymanie. Gwardia Koszalin mierzyła się z Jarotą Jarocin. Obie drużyny sąsiadowały ze sobą w tabeli, różnica punktowa niewielka, zwycięzca odskakuje od strefy spadkowej, zatem zapowiada się ciekawa konfrontacja. Zaczynam od ataku drużyny koszalińskiej, uderza Naka, broni Sebastian Kmiecik. Ponownie w ataku Japończyk Keisuke Naka i ponownie broni Sebastian Kmiecik. Tym razem w ataku Jarota to pierwsza akcja ofensywna tej drużyny. Mikołaj Łopatka na raty uderza i jest gol na 1-0. Kolejna akcja Jaroty. Łopatka przegrywa jednak pojedynek z Dulewiczem. Poprawka niecelna. Strzał z dystansu, Anna Menzfel, ale nieskutecznie. Za wysoko noga uniesiona przez zawodnika Jaroty w polu karnym i sędzia dyktuje rzut pośredni. Przygotowuje się do strzału z bardzo bliskiej odległości. Dominik Drzewiecki huknął, ale prosto w mur ustawiony przez zawodników Jaroty. Druga część spotkania. Mikołaj Łopatka uderza, broni Dulewicz. Kolejna okazja Jaroty. Minął się z piłką Dulewicz, uderza głową Mateusz Dunaj nad bramką. Dobra okazja dla zespołu koszańskiego Cebula do Drzewieckiego, strzał jednak zablokowany. Jarota w ataku, broni Dulewicz, dobitka Łopatki i jest bramka na 2-0. Była to 60. minuta spotkania. Gwardziści starali się jeszcze coś rozegrać. Rzut rożny, Sebastian Ginter uderza obok bramki. Tutaj kolejne uderzenie i jednak strzał niecelny. A w tej sytuacji powinno być 3-0. Broni sytuację Maciej Dulewicz. Ostatecznie Gwardia przegrywa z Jarotą Jarocin 0-2. Tak samo jak i Jaroto, tak i Gwardia. Widzieliśmy, jaki to jest kaliber ciężki tego meczu. Nie ma co ukrywać. No, dwie drużyny bardzo mocno gdzieś tam zaangażowane w walkę o utrzymanie. Ale tak, powtarzałem chłopakom tutaj, w których graliśmy mecze z górną części tabeli, teraz tutaj to mecz bezpośredni, tak naprawdę dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, ale to o niczym jeszcze nie świadczy, dalej musimy bardzo ciężko pracować, aby ten cel osiągnąć. A co do samego meczu, no ja uczulałem chłopaków, że ten mecz nie musi być piękny, nie musi być piękne widowisko, tylko musi być cel. I ja wiem, że tak nie do końca szkoleniowo to wszystko powinno wyglądać, ale no mówię, cel uświęca środki. Dlatego wielki szacun dla mojej drużyny za 3 punkty, za konsekwencje w tej grze, którą sobie założyliśmy. I jedziemy dalej walczyć o kolejne punkty, a tutaj trenerowi i Gwardii też życzę zdobywania punktów. Przegraliśmy ważne spotkanie, tak jak tutaj ten zauważył. Natomiast też mówiłem na odprawie, że to nie jest mecz, który nam zapewni utrzymania, ani to nie będzie mecz, który nas od tego spadku pozbawi. Tak? Natomiast na pewno waży dla układu tabeli tej dolnej części. Tak? Te bezpośrednie mecze, czy z Jarotą, czy z Chemikiem, czy z Wieżycą, na pewno będą kluczowe. No, jeszcze zostały nam 2. Trzeba będzie szukać punktów na boiskach innych zespołów.
przed nami wyjazd do Pogoni Szczecińskiej, do rezerw. Trzeba grać, zostało jeszcze kilka kolejek i szukać tych punktów do końca. Dopóki to matematycznie jest możliwe, no to każda zdobycz punktowa będzie się liczyła, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo to nas głównie utrzymuje, to nas głównie interesuje, jeżeli chodzi o ten sezon. Obie nasze koszańskie drużyny przegrały swoje spotkania. W innych pojedynkach również było ciekawie. Zatem podsumowanie tego, co się działo w 27. kolejce, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. 27. kolejka spotkań. Gwardia Koszalin, Jarota Jarocin 0-2. Bałtyk Koszalin, Kotwica Kołbrzeg również 0-2. Lech 2 Poznań pokonał Chemika Bydgoszcz 4-0. Bez bramek w starciu KKS-u Kalisz z Górnikiem Konin. Radunia Sterzyca wygrała na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia 3-0. Sokół Kleczew pokonał Wieżyce Pelplin 1-0. Polonia Środa Wielkopolska pokonała Pogoń 2 Szczecin 2-0. Świt Szczecin wygrał z KP Starogard Gdański 3-0. Punkty walkowerem dostał Mieszko Gniezno. Oto tabela, na czele Lech 2 Poznań z drobkiem 64 punktów, 61 ma KKS Kalisz, 58 Radunia Stężyca, 55 Mieszko Gniezno, 54 Kotwica Kołobrzeg, 49 Sokół Kleczew, 48 Polonia Środa Wielkopolska i Bałtyk Gdynia, 44 Świt Szczecin. Dolna część tabeli: KP Starogard Gdański 43 punkty, 37 Górnik Konin, 32 Pogoń 2 Szczecin, 27 punktów ma Bałtyk Koszalin, 25 Jarota Jarocin, 24 Gwardia Koszalin, 21 Chemik Bydgoszcz, 13 Wieżyca Pelplin. Program 28. kolejki, tym razem zespoły koszańskie grać będą na wyjazdach. Pogoń 2 Szczecin będzie rywalem Gwardii, a Bałtyk zmierzy się z Radunią Stężyca. Kotwica podejmie Mieszka Gniezno. Górnik Konin podejmuje Lecha 2 Poznań, Wieżyca zmierzy się z KKS-em, Świt podejmuje Sokoła, Chemik zmierzy się z Polonią i Jarota walczyć będzie z Bałtykiem. Pauzować będzie KP Starogard Gdański. W najbliższej kolejce spotkań Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin. Bardzo trudny rywal dla zespołu koszalińskiego. W pierwszej rundzie zwycięstwo Pogoni tutaj w Koszalinie. Zapowiada się rewanż. Gwardia, jeśli nie zacznie wygrywać, to będzie coraz bliżej degradacji. Teraz jest dobra okazja, by wreszcie zdobyć punkty, a rywalem będzie Pogoń 2 Szczecin. Natomiast Bałtyk Koszalin wcale też nie jest bezpieczny, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Rywal niezwykle trudny. Na wyjeździe Bałtyk zmierzy się z Radunią Stężyca. No i każdy punkt przywieziony z tego spotkania będzie na wagę złota dla zespołu koszańskiego. I przypomnę, Bałtyk lepiej spisuje się na wyjazdach niż w meczach przed własną publicznością. To będzie się działo w najbliższej kolejce spotkań. Obie nasze drużyny grać będą na wyjazdach. Natomiast Kotwica Kołobrzeg rywalizować będzie na własnym boisku. No i Kotwica dalej walczy o to, by zbliżyć się do ligowej czołówki. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.